Siemano, Seba Gra z tej strony. Dzisiaj chciałbym z Wami rozpakować taką oto paczkę, którą otrzymałem od sklepu Veto. Jest mi bardzo miło, jestem bardzo zaskoczony i bardzo chętnie oczywiście z Wami to tutaj rozpakuję. Paczka przyszła w międzyczasie, kiedy nagrywałem nasz poradnik, który macie sobie w rogu. I przepraszam wszystkich jeszcze raz za tą pomyłkę, tak trochę z rozpędu użyłem skrótu myślowego, którego po prostu nie powinienem oczywiście używać, bo jest całkowicie niewłaściwy. Cóż mogę Wam powiedzieć, sklep się nie obraził, oczywiście Veto polecałem Wam w poprzednim materiale, Veto bez zmian znajduje się w Krakowie, Kraków natomiast znajduje się na Małopolsce i tam warto się udać nie tylko, żeby popatrzeć sobie na Wawel, ale również kupić różne takie właśnie kolorowe rzeczy dla fanów Dragon Balla. Veto, mało tego, ma dobrą informację również dla Was, specjalnie tutaj dla oglądających ten materiał. Udzielili mi, a więc i Wam, kod zniżkowy 5% na asortyment. I kod ten jest wielokrotnego użytku. Wystarczy, że w koszyku wkleicie sobie ten kod, który tutaj Wam podaję, oraz wklejam go w opisie, zatwierdzicie przy zamówieniu i jedzie do Was paczka tańsza o parę złotych. Między innymi możecie kupić oczywiście te wszystkie rzeczy, które tutaj widzicie. To, co wysłał mi sklep Veto, to tak jak tutaj widzimy, 3 boostery. Każdy jest inny, każdy jest z innej serii. Póki co to są wszystkie 3 serie dostępne w Polsce. I starter. Starter, który już mam, już widzieliście, że nim grałem chociażby w poradniku, ale mi to absolutnie nie przeszkadza, ponieważ startery, tak jak wspominałem, mają swoje unikatowe karty. Poza tym te niebieskie karty w tej talii, między innymi te ekskluzywne, przydadzą mi się do stworzenia drugiej niebieskiej talii, między innymi z tym Son Goku jako liderem, który prawdopodobnie w ciągu kilku najbliższych tygodni, może nawet dni, będzie miał jakąś erratę, być może będzie w ogóle zbanowany na turniejach. Errata to znaczy, że zachodzą jakieś modyfikacje w działaniu danej karty. Listę takich kart, które zostały zmodyfikowane, pomimo tego, że są wydrukowane trochę inaczej, znajdziecie na oficjalnej stronie internetowej, gdybyście byli ciekawi, czy wasza karta się na to łapie. Dobra, ale przejdźmy do rozpakowania. Najpierw sobie rozpakujmy ten oto właśnie starter. Ja mam tutaj już przygotowane nożyczki. Goście z Mafuby, jak rozpakowują te swoje paczki, to po prostu rozrywają to, na nic nie patrzą. Ja na razie jeszcze jestem nie z tych, na razie gromadzę te wszystkie pudła, a później będą problemy przy przeprowadzce. Ale no jakoś tak, na razie nie mogę się przemóc, żeby je tak bardzo porozrywać, tak po prostu bezdusznie. Dosłownie parę dni temu wrzuciłem Wam na Instagram TV inne rozpakowanie moich własnych prywatnych kart z własnych prywatnych boosterów, które kupiłem absolutnie nie wiedząc, że Veto coś do mnie wysyła. I również zapraszam tam na Instagram TV. Tam są też 3 boostery, każdy jest z innej serii. Oczywiście były rzadkie karty i bardzo mało powtórek. No, jeżeli Was to interesuje, macie oczywiście link i nick zawsze na każdym materiale i w każdym opisie. Karty są zapakowane w taki sposób. Jak widzicie, jest jedna folia do wszystkich i tak jak już widzieliście w przypadku poradnika, 2 papierki, z których pierwszy papierek to jest taka bardzo skrócona instrukcja. Tutaj jest trochę bardziej rozbudowana ta instrukcja. Bardzo podoba mi się to w tych starterach, tych instrukcjach dołączonych do starterów, to że te karty, które są jako przykładowe grafiki tutaj powklejane, zawsze są adekwatne do startera, w którym się znajdują. Oraz mamy tutaj też tą naszą arenę do gry. Moim zdaniem to ta pierwsza, ta nazwijmy to Galactic, jest najładniejsza ze wszystkich. Można było ją swego czasu pobrać ze strony internetowej, teraz jej nie ma, bo chciałbym ją sobie wydrukować na macie takiej normalnej do gry.
No niestety nie mogę tego zrobić, bo nie mogę znaleźć tej maty. Jeżeli macie takiego PDF-a, to dajcie mi znać, bo ja chętnie sobie to po prostu pobiorę oraz po prostu wydrukuję, żeby nie ciągać ciągle tych papierków. No dobrze, no to możemy rozpakować karty. Pamiętam, jak rozpakowywałem swój starter pierwszy raz. Jakie to było wow, jakie to było ładne i takie właśnie błyszczące, świecące. No i tutaj też te karty tak fajnie siedzą w dłoni. Wszystko jest tak równiutko, już nie to co rozpakowane. No oczywiście z góry mamy lidera, który jak już wiemy jest dwustronny. Jest najważniejszą kartą. I tutaj mamy pierwszą bodajże ekskluzywną kartę dla startera. Takiego oto Vegetę. W wersji błyszczącej, czyli też nazywany foil. Tutaj mamy cztery sztuki kolejnej ekskluzywnej karty Son Goku z Super Saiyan God. Super Saiyan 3 Son Goku w dwie sztuki, to również ekskluzywna karta dla startera. Kolejna ekskluzywna karta dla startera to jest Son Goku Super Saiyan. I ponownie mamy Vegetę jako ekskluzywną kartę dla startera, tym razem w wersji standardowej, nie błyszczącej. Zawsze, kiedy otwieracie starter, macie tych 5 kart powtarzanych po kilka sztuk oraz jedna z tych kart jest w wersji błyszczącej, tak samo jak tutaj był ten Vegeta. Dalej mamy Son Goku, Ken Saiyan, którego można ewoluować na przykład do tamtego Super Saiyan Son Goku. Mighty Striker Gohan, który ma Double Strike. Son Goten, który nie ma absolutnie nic. Vegeta, który ma 4 sztuki, który ma Critical. Trunks, który znowu nie ma absolutnie nic i są jego 3 sztuki. Bulma, która woła Whisa, 4 sztuki. Beerus, który ma fajny KO oraz Double Strike, 2 sztuki. Whis, 4 sztuki. Piccolo, będący blokerem, 4 sztuki. Północny Kaio, który ma blokera i ma, jest go też 4 sztuki. Monaka, 2 sztuki. I kolejny Whis, który jest counter-atakiem i jego znowu mamy w ilości 4 sztuk. I to by było na tyle, jeśli chodzi o ten starter. Tak naprawdę więcej nie ma co się tutaj rozgadywać, tak jak widzieliście zresztą na pewno w poradniku. Przedstawiałem wam na tym starterze podstawowe zasady gry. I jak sami zauważyliście, nie były one specjalnie tam skomplikowane, nie było jakichś wymyślnych skilli. I dlatego ten starter jest bardzo dobry na naukę samych podstaw gry. Do tego dorzućcie starter czerwony i będzie bardzo fajna, bardzo kompetytywna walka. Zbieram te karty i skupimy się teraz na tych trzech boosterach. Ok, posprzątałem, teraz możemy rozpakować boostery. Może zajmijmy się tym po kolei, czyli najpierw otworzymy booster z Son Goku z pierwszej serii Galactic Battle. Jak wspominałem wcześniej, grafik raczej nie ma znaczenia, które występuje na samym boosterze, ale są całkiem ładne, to jest inna już sprawa. Ok, otwieramy. Nie mogę się doczekać, co tu będzie. Ciekawe, czy kiedykolwiek w życiu trafię na Godpack albo coś w tym rodzaju, albo jak chociażby sekretnie rzadką kartę. Oj, marzenia, marzenia. Okej. I co my tutaj teraz mamy? Rikum, Uncommon, Beerus, o którego mieliśmy w starterze, Uncommon, Monaka, Uncommon, Vegeta, Common, Frieza's Call, Common, to jest karta ekstra. Magetta, Common. Son Gohan, który jest w czarnym starterze, Common. Apple, Common. Kabas, Awakening, Common. Broly, Common. Jakiś inny, Triple Strike jeszcze. Champa, Common. I rzadki God Church Vegeta. Można go ewoluować z innego Vegety, ma Dual Attack, ma Critical i jeszcze, kiedy inna karta ewoluuje w tą kartę, można wybrać którąkolwiek kartę przeciwnika z blokerem i odrzucić ją do ręki. niezły skill. Druga seria nazywała się Union Force. Na grafice mamy Fused Zamasu. Otwieramy. O!
pięknie się teraz otworzyło. Dabura, no nie wiem, jakoś nie przekonuje mnie ta karta nigdy. Uncommon, So Unleash Son Goku, karta lidera. Uncommon, Frieza. Uncommon, Android 18. Common, Old Kai. Common, Trunks Time Machine. Common, Infinite Multiplication Metacooler. On ma ciekawego skilla, że tej karty można mieć tyle sztuk w talii, ile się chce. Czyli możemy grać tak naprawdę tylko i wyłącznie tymi metalowymi coolerami. Czyli ta karta przeczy tej zasadzie, że możemy mieć tylko i wyłącznie 4 sztuki danej karty. Ciekawe. Common. Cell's Birth. Common. Universe 10 Supreme Kai Gowasu. Common. Majin Buu. Czy my go ostatnio nie wylosowaliśmy już? Zdziwiłem się, że on ma tak bardzo dużo wymaganych punktów energii, a w dodatku nie można go ewoluować z żadnej innej karty. Common. Supporter of Hope Mai. Common. I Zamasu, który jest super rare. Można zrobić fuzję, żeby dojść do tej karty. Nie trzeba wykładać 10 punktów energii. Ta karta jest niezniszczalna i ma jeszcze auto. Ciekawe, że ta karta umożliwia wybranie kart przeciwnika i odesłanie ich na dno talii. Bardzo fajny skill. Ciekawe, czy uda mi się go zastosować w tej mojej nowej niebieskiej talii. Bardzo byłoby miło. I ruszamy z trzecim boosterem. Rozrywamy. Może teraz też pójdzie tak łatwo? Tutaj już powinny nam się trafić czarne karty. O, i z góry już coś widać. No, chodź tu. Okej, więc tak. Mira, który jest z gry Xenoverse Uncommon. Power Absorbing Loot. Nie, to on jest Uncommon. Kibito. Common. Android 14. Common. Kai, Supreme Kai of Time. Common. Dependable Robot Giru. Common. Haru Haru. Common. Handy Giru znowu. Common. Król Vegeta. Common. Babi D. Common. Błyszczący, a więc w wersji tak zwanej foil, karta Common z East Supreme Kai. Fajnie. Takie nawet pospolite karty, które są błyszczące, często są dość drogie. Oraz rzadki General Rildo z Dragon Balla GT. On ma double strike'a. I ta karta umożliwia po pierwsze zredukowanie power kart przeciwnika, a po drugie wybranie jednej z jego kart oraz po prostu zrobić na niej KO albo kill him, jak to tam woli. Podsumowując, naszą paczkę od sklepu Veto. Mamy po pierwsze rzadką kartę z generałem Rildo z Dragon Ball GT, mamy błyszczącego boga, mamy rzadkiego Vegetę oraz super rzadkiego Zamasu. Nie udało się trafić Secret Rare, ale to nic nie szkodzi. Oprócz tego oczywiście od Veto dostaliśmy paczkę ze starterem pierwszym. Bardzo Wam dziękuję za to rozpakowanie. Bardzo dziękuję jeszcze raz sklepowi Veto za te wsparcie tutaj na mojego kanału. Mam nadzieję, że Wam również się spodobało. Ja jestem bardzo zadowolony z dropu. Zresztą zazwyczaj jestem zadowolony, bo tak jak już zresztą wspominałem, nie mam tych kart na tyle dużo, żeby grymasić na cokolwiek. A tutaj tych powtórek było w moim przypadku wyjątkowo mało. A jeśli jakieś były, to będą bardzo przydatne do następnej nowej talii. Myślę, że prawie na pewno dołożę te dwa typy do tej nowej niebieskiej talii, które chcę użyć z tym Son Goku. O tej talii sobie porozmawiamy przy następnym materiale, takim bardziej poradnikowym. Mam nadzieję, że nie zejdzie mi zbyt długo na tworzeniu tej talii. Jestem na razie w jej trakcie. Kiedy będzie gotowe, to po prostu na pewno zauważycie. Dlatego tym bardziej zapraszam do subów, do dzwoneczków i widzimy się prawdopodobnie już niedługo przy następnym materiale. A tymczasem ja się z Wami żegnam. Dziękuję za uwagę.
Zapraszam ponownie do sklepu Veto. Kupujcie, dawajcie znać, jak Wam idzie, jakie macie dropy. Przypominam Wam o grupie facebookowej, gdzie również możecie dużo rzeczy się dopytać albo po prostu się pochwalić Waszymi kartami. Także dziękuję bardzo, trzymajcie się, no to pa!